pierwszy z serii mistrzowskich recitali fortepianowych w rozpoczynającym się właśnie 73. sezonie artystycznym w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej. Może nie zdominowany, ale naznaczony będzie muzyką czeską. Zabrzmi utwór Leosza Janáčka, najwybitniejszego obok Smetany i Dvořáka kompozytora czeskiego, utwór fortepianowy, cykl utworów fortepianowych zatytułowany We mgle. Warto tej muzyki posłuchać, dlatego że Janáček jest kompozytorem bardzo mało znanym w Polsce, rzadko wykonywanym. Tymczasem na świecie od kilku już dobrych lat święci prawdziwe triumfy, przede wszystkim jako kompozytor operowy. Katia Kabanowa, Przygody Lisiczki Chytruski, Z martwego domu, Jenufa. Jeszcze kilka oper wystawianych jest i przyjmowanych z aplauzem na całym świecie. Dlaczego? No, odpowiedź daje również muzyka fortepianowa Leosza Janáčka, której posłuchamy, ponieważ jest to muzyka z jednej strony czerpiąca pełnymi garściami z tego modernizmu muzycznego pierwszych dekad XX wieku, ale z drugiej strony głęboko osadzona w muzycznej tradycji. Co więcej, Leosz Janáček bardzo chętnie inspirował się czeską muzyką ludową. To jest twórczość, której świetnie się słucha, twórczość, która wciąga, twórczość taka bardzo emocjonalna i melancholijna zarazem. Polecam Państwu gorąco cykl We mgle, który podczas piątkowego recitalu obudowany będzie wielką klasyką literatury fortepianowej. Wszystko rozpocznie się od Ludwika van Beethovena, od jednej z tych dwóch chyba najpopularniejszych jego sonat fortepianowych, od sonaty patetycznej. Mamy tytuł, który sonacie nadał wydawca, ale Beethoven zgodził się na taki właśnie tytuł. No i mamy tonację c-moll, tę samą, w której napisana została najsłynniejsza piąta symfonia Beethovena i to właściwie wszystko mówi o tej sonacie. Mamy więc dramat, mamy tragizm, mamy głębokie emocje, żadnych błahostek. To jest bardzo poważna muzyka, jedna z największych, najwspanialszych sonat fortepianowych w historii muzyki. To na początek, na koniec komplet skerci Fryderyka Chopina. Scherzo to po włosku żart i dość długo w muzyce jako właśnie taki krótki, żartobliwy utwór scherzo funkcjonowało. Jak ma wyglądać powaga, jeśli żart został ubrany w tak ciemne szaty? Pytał Robert Schumann, kiedy poznał jedno ze skerc Fryderyka Chopina, bo rzeczywiście Chopin uczynił ze skerca muzykę zupełnie inną. Chopin poszedł zresztą śladami Beethovena, bo to Beethoven pierwszy zaczął w swoich symfoniach umieszczać skerca, które żartami wcale nie były. Chopin stworzył gatunek muzyki fortepianowej, nowy gatunek nazywany właśnie skercem. Gatunek rozbudowany, bardzo poważny, bardzo skontrastowany, bo ideą skerca u Chopina jest to, by zestawiać obok siebie poważne, dramatyczne, głębokie, bardzo romantyczne uczucia z lirycznymi, niezwykle pięknymi fragmentami. Te momenty liryczne w skercach Chopina są chyba w ogóle najpiękniejsze w całej jego twórczości. Będziemy mieli w piątek rzadką okazję, by posłuchać kompletu skerc chopinowskich. Są takie skerca 4. No i będziemy mieli fantastyczną okazję posłuchać tego wszystkiego w znakomitym wykonaniu. Iwo Kachanek to czeski pianista, laureat wielu międzynarodowych konkursów pianistycznych. Już ponad 10 lat temu debiutował na największym, najważniejszym festiwalu muzyki klasycznej na świecie, BBC Proms w Londynie. Jiří Bělohlávek, słynny czeski dyrygent, zaprosił go, by wspólnie z orkiestrą symfoniczną BBC wykonać koncert fortepianowy Bohuslava Martinu, przyjęty wówczas przez londyńską publiczność owacyjnie, zarówno koncert, jak i wykonanie. No i po pewnym czasie Iwo Kachanek został zaproszony do współpracy przez samego Simona Rattla, szefa filharmoników berlińskich, wspólnie z tą najsłynniejszą na świecie orkiestrą koncertowali. Myślę, że to jest wystarczającą rekomendacją do tego, by
przyjść w najbliższy piątek, 28 września na godzinę 19 tu do sali koncertowej Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej i posłuchać w znakomitym wykonaniu Iwo Kochanka muzyki Beethovena, Janaczka i Chopina. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie.